Cześć, witajcie. W tym filmie pokażę, jak stworzyć maszynę wirtualną na VirtualBoxie. W tym celu klikamy sobie na Nowa. Wpisujemy naszą nazwę maszyny wirtualnej. W przykładzie zrobię maszynę wirtualną pod Windowsa 10. Wpiszę sobie Windows 10. Możemy wybrać typ systemu, czy ma być to Windows, Linux, Solaris, czy tam inny system. Wybieramy wersję systemu, czy 64-bitowa, czy 32. Jak zauważyliście, po wpisaniu nazwy Windows 10 automatycznie ustawiły się ustawienia. Możemy wpisać Windows 7, tak samo się ustawią ustawienia. Nawet jakbyśmy wpisali Mac OS, też się ustawią ustawienia. Po nazwie już możemy wszystko automatycznie skonfigurować. Ja jednak sobie dostawię Windows 10. Klikamy dalej. Wybieramy sobie ilość RAMu. Ja chcę przyjrzeć do mojej maszyny. Prawie 5 giga. Klikamy stwórz wirtualny dysk twardy. Klikamy utwór. Możemy wybrać sobie rodzaj dysku, czy to ma być VDI, VirtualBox Disk Image, VHD, Virtual Hard Disk, VMDK, Virtual Magnetic Disk. Klikamy dalej. Wybieramy, czy to ma być cały rozmiar, czy dynamicznie przydzielany. Dynamicznie przydzielany jest według mnie lepszym rozwiązaniem, więc kliknę sobie dynamicznie przydzielany. Dalej. Wybieram wielkość dysku i lokalizację. Wstawię sobie tą myśl, odpowiednio sobie tą lokalizację. Kliknę sobie upór. Nasza wirtualna maszyna została stworzona. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do następnej części, jak stworzyć maszynę wirtualną w trybie eksperta. Miłego dnia!